Pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry państwu. Miło panią usłyszeć o poranku. Cieszy się pani z kompromisu zawartego na szczycie Rady Europejskiej? Oczywiście, że się cieszę z kompromisu. Oczywiście, że się cieszę z tego, że dostaniemy należne nam pieniądze. Ale smutno mi, że Polacy wraz z Węgrami, że polski rząd uprawiali niepotrzebnie to polityczne awanturnictwo, wykonali jakąś dziwną szarżę, chocholi taniec, po to tylko, żeby te pieniądze były dysponowane miesiąc później. Nie, pani poseł, to nie do końca tak, jak pani poseł mówi. Nie, w żaden sposób to się nie zgadza. Bo te pieniądze nie będą dysponowane za miesiąc, czy w ciągu miesiąca, czy miesiąc później, ponieważ między innymi pani poseł Prokop-Paczkowska będzie musiała w Sejmie wraz z innymi kolegami, posłami i koleżankami podjąć decyzję, czy wy wyrażacie zgodę na ten fundusz odbudowy. To jest clue. I na to sobie Unia Europejska daje pół roku. Można by robić już miesiąc temu i tylko Polacy się awanturowali zupełnie niepotrzebnie, rzucali na nie wiadomo właściwie na co i machali szabelką. Przecież wszyscy wiemy, że chodziło o to, że Zbigniew Ziobro wywierał presję, chciał tutaj pokazać swoją pozycję. Na szczęście, bo jedyne to, co dobre z tego, z tej całej awantury, to może to, że pozycja Ziobry zostanie w tym tercecie osłabiona. I może chociaż na jakiś czas będzie musiał się Ziobro uspokoić, no bo i Gowin, i Morawiecki, i Orban, który tu przyjechał do Warszawy zrobić porządek, bo jednak pasowało mu te pieniądze dostać, uspokoił tak naszych polityków rządzących, że doszło do kompromisu. Ale to tak troszeczkę, powiem szczerze... Dla Polek i dla Polaków dobrze, bo powiem będą szczerze, pieniądze i będziemy... No będą, przynajmniej mają być, zobaczymy, czy będą. Tym bardziej, że oglądam chociażby wywiad w tej chwili z Radosławem Sikorskim, który mówi wprost, że konkluzja to nie to samo, co rozporządzenie. Proszę jeszcze raz, bo nie dosłyszałam. Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, wcześniej minister obrony narodowej, obecnie eurodeputowany, mówi, że konkluzja to nie to samo, co rozporządzenie. Także na dwoje babka wróżyła, tak prawdę powiedziawszy, na tę chwilę. Rozporządzenie nie zmieniło się w żadnym słowie. Ursula von der Leyen od początku mówiła, jeśli Polakom się coś nie podoba, żeby oddać to do Trybunału Sprawiedliwości i tak się stało. Awanturnicy, powiedzmy, zyskali trochę czasu, szczególnie Orbanowi jest on potrzebny przed wyborami, ale i tak ta praworządność będzie oceniana od 1 stycznia 2001. Może troszkę później będzie można stosować ewentualne kary, ale wszystko będzie zgodnie z tym rozporządzeniem oceniane od stycznia 2021. Pani poseł, są wątpliwości co do tego, jak to będzie wyglądało, bo oceny... To jest tak, co innego premier Mateusz Morawiecki uzgodnił w lipcu na szczycie Rady Europejskiej, co innego później zostało wprowadzone bocznymi drzwiami, a jeszcze co innego, na dobrą sprawę, uzgodniono wczoraj. Ale... Nie należy się przede wszystkim bać, jak się nie ma nic złego na sumieniu. Nasz rząd niestety ma na sumieniu niszczenie trójpodziału władzy, więc się boi. Zobaczymy, jak Unia będzie to kontrolować, jak będzie respektować. Najważniejsze, że doszło do porozumienia i że będą pieniądze na odbudowę naszej gospodarki, na walkę z pandemią. I to jest niewątpliwie sukces naszych obywatelek i naszych obywateli. Sukces Polski. Swoją drogą to też ciekawe, że pieniądze... martwią, co zrobić z Ziobrą. Czy Ziobro będzie miał honor i poda się do dymisji, bo tak by wypadało, kiedy nie stało się tak, jak mówił,
No ale zobaczymy. Nie wiem, dlaczego pani poseł jakoś tak dziwnie nastawiona jest negatywnie do Zbigniewa Ziobro. Ach, jakoś dziwnie. No wiele Polek i Polaków ma takie odczucia. Chciał nas no wręcz naprawdę na jakąś złą ścieżkę zaprowadzić. Na szczęście mu się to nie udało. Pani poseł przed momentem powiedziała o tym, że Orban przyjechał do Polski i przekonał polskich polityków. No, te spotkania były i to dużo ich było i na Węgrzech premier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban w Warszawie. W związku z powyższym politycy się wymieniali. Ale to Orban musiał przekonywać polski rząd, kiedy to Węgry jako pierwsze zgłosiły weto? Coś mi tu nie pasuje do końca. Ale coś się teraz stało. No, Orban przyjechał, nocne spotkanie w niewielkim gronie i po tym spotkaniu Polska już zmieniła zdanie, już przestał Morawiecki wetować. Wcześniej pojechał Gowin uspokajać Europę na jakieś rozmowy, więc były jakieś dziwne ruchy. Widocznie zmieniono zdanie na szczęście i doszło do porozumienia. Niestety zostanie po nas no złe wrażenie, że jesteśmy awanturnikami, nie potrafimy się dogadać tak jak wszyscy. Baliśmy nie no potrafimy, bo jednak się dogadaliśmy. No wreszcie się dogadaliśmy na szczęście, ale było to trudne, niepotrzebne nerwy, niepotrzebne pochukiwania i pomachiwania, wymachiwanie szabelką. A propos awanturnictwa, jak pani była uprzejma to określić, to co, Francuzi są też awanturnikami? Bo co? Bo zagrozili wetem, jeśli chodzi o przyjęcie pakietu gospodarczego, umowy gospodarczej między Unią Europejską a Wielką Brytanią. I mówią wprost, jeżeli dla nas, dla Francji i Francuzów będzie to niekorzystne, będzie weto. Wielka Brytania na własne życzenie przez właśnie takich polityków, awanturników wyszła z Unii Europejskiej. Nie jest już we wspólnocie. To my, wspólnota, musimy teraz się martwić. Tym bardziej po czymś takim musimy się martwić o siebie i dbać o jedność i o nasze interesy. Więc myślę, że Francję poprą również inne państwa i nie będzie tak łatwo Wielkiej Brytanii w tych umowach, w tych porozumieniach, które chce podpisywać, czy chce zawierać z Unią Europejską. A problem jest inny, bo ani Wielka Brytania nie chce tych porozumień, Unia Europejska by chciała, tych porozumień na razie na horyzoncie nie widać. Także mamy problem naprawdę poważny od stycznia. Mamy, no ale tutaj już nic nie poradzimy. To akurat nie my narozrabialiśmy, tylko angielscy politycy, którzy obrzydzali, którzy kłamali, obrzydzali społeczeństwu Wielkiej Brytanii, Unię Europejską, kłamali, podawali nieprawdziwe dane. Niestety takie tendencje widać również wśród naszych niektórych polityków i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego część polityków mówi, że prawica, skrajna prawica dąży do polexitu i nie ma się co temu dziwić, bo okłamywane społeczeństwo może potem być niepewne w swoich decyzjach. Okłamywane czy dobrze poinformowane? Bo to jest spora różnica. Wiadomo już, że to, co było mówione przez lata w Wielkiej Brytanii, było nieprawdą i nawet ci politycy, którzy to robili, potem sobie pluli w brodę, że tak się działo. Przecież Johnson nie chciał wyjścia z Unii Europejskiej, chciał tylko wzmocnić swoją zewnętrzną pozycję. Więc to, co dzieje się w Polsce, wydaje nam się analogiczne. To, co robił Ziobro, chciał wzmocnić swoją zewnętrzną pozycję. Na szczęście mu się nie udało. Pani poseł, za nami między innymi debata nad odwołaniem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Debata, która wyglądała według pani jak? Żenująco czy wręcz groteskowo? Ja bym powiedziała, użyła jeszcze jednego słowa. To była nudna debata. Ograniczono nam przede wszystkim
wszystkim bardzo możliwość przebywania w sali posiedzeń. Mój klub mógł tam wystawić tylko 7 osób. Z innymi klubami również było podobnie. Po raz pierwszy strażnicy byli tak restrykcyjni, że nie chcieli wpuścić żadnej, ani jednej osoby więcej. Bano się pewnie, że będzie jakaś może spontaniczna akcja. Jarosław Kaczyński zachował się spokojnie, więc to dziwne, nie było wybuchu agresji. Na który liczyliście z całą pewnością? Proszę? Na który państwo pewnie liczyliście? Nie liczyliśmy, tylko jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że po prostu wybucha i obraża, nie panuje już nad swoimi emocjami. Pani poseł, to przepraszam, tylko jedna taka sugestia. Pani pewnie zwróciła uwagę, że były próby wybicia prezesa premiera Kaczyńskiego z rytmu i prowokowania. Ja niestety akurat musiałam oglądać w telewizji, więc to. No, ja to też oglądałem, dlatego widziałem to zdecydowanie lepiej. Z strony Lewicy żadnej próby wybicia nie było. To, co mogę powiedzieć, Jarosław Kaczyński jeszcze raz nam udowodnił, że nie rozumie współczesnego świata, jest oderwany od tego, jak funkcjonuje Europa, świat, jakie jest życie w XXI wieku. On jest politykiem z myśleniem XIX-wiecznym, chciałby Polski narodowo-katolickiej, a nacjonalizm to nie jest to, co rozwija kraje, co rozwija narody. On tego już nie rozumie i chyba już nigdy nie zrozumie i to jest niestety nasz problem. Problem jako Polski. No, problem Lewicy z całą pewnością. Wczoraj z Szymonem Hołownią rozmawiałem na antenie Polskiego Radia 24 i prezes Stowarzyszenia Polska 2050 udzielił cennej rady i sobie, i państwu. Mówi wprost. Przestańmy się zajmować PiS-em, zacznijmy zajmować się sobą. W polityce jest tak, a szczególnie jak się już jest w parlamencie, to trzeba wnosić projekty ustaw, trzeba głosować, trzeba zgłaszać poprawki do ustaw. To nie jest tylko jeżdżenie po kraju i wiecowanie, czyli robienie tego, co robi Szymon Hołownia. My jesteśmy politykami, którzy już decydują o tym, co się w tym kraju dzieje, jakie jest prawo, więc musimy zajmować się prawem i sprawiedliwością. Hołownia może sobie wyrażać swoje marzenia i mówić wszystko, co mu ślina na język przyniesie. My odpowiadamy już za kraj i decydujemy w ławach poselskich, podnosząc ręce i głosując. Pięknie to zabrzmiało, pani poseł. Małgorzata Prokop-Paczkowska, Lewica, była państwa i moim gościem. Dziękuję, dobrego dnia życzę.